Cześć, nazywam się Ola Żelazo, jestem z blogu trenerka.info. Chciałam Was zaprosić na wspólne ćwiczenia zaczerpnięte z jogi, które skupią się tym razem na pięknym, płaskim i mocnym brzuchu. Na pewno wzmocnimy, na pewno wyszczuplimy, na pewno poczujemy się lepiej. Więc cóż, zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zaczniemy od pozycji wysokich. Chcę, żebyś stanął na szerokość bioder, tak żeby zewnętrzne krawędzie stóp były do siebie równoległe. Kolana wyprostowane, ale nie zablokowane. Biodra delikatnie wypchnij do przodu, wysuwając kość łonową do góry, a kość ogonową pod siebie. Wydłuż boki tułowia. Pamiętaj, żeby stabilnie stać na obu stopach, delikatnie przechylając się do tyłu. Barki ściągnij w tył. Barki są oddalone od uszu, czubek głowy ciągnie do góry. Z tej pozycji weź wdech, unieś ręce do wysokości barków, przekręć, otwierając wnętrza dłoni. Z tej pozycji unieś ramiona do góry, tak żeby znalazły się przy uszach. Nie napinaj barków, nie rób czegoś takiego. Opuść barki, wyciągnij boki tułowia, wciągnij pępek pod kręgosłup i z tej pozycji zaczniemy się skręcać w prawą stronę i w lewą, z wydechem, delikatnie. Staraj się, żeby Twoja miednica była nieruchoma, żeby zaangażować mięśnie brzucha. Mięśnie skośne brzucha, mięśnie proste, mięśnie głębokie. Pamiętaj o tym, żeby ramiona mieć cały czas wyprostowane i mocno ciągniesz nimi do góry. Jeszcze kilka powtórzeń. Pamiętaj, żeby nie blokować kolan. Kość łonową podciągaj do góry, kość ogonową pod siebie. Cały czas pamiętaj, żeby się wydłużać, żeby rosnąć, żeby wybijać się ze stóp. Trochę zmienimy ćwiczenie. Zrób skręt, zrób opad tułowia i okrężnym ruchem przejdź na drugą stronę, wracając do centrum już wyprostowanym. Druga strona, skręć, zrób skłon i prowadząc tułów równolegle do podłoża, przejdź na drugą stronę i wróć do centrum. Jeszcze raz powtarzamy. Świetnie. Nigdzie nam się nie spieszy, wykonujemy ćwiczenia precyzyjnie, wolno i dokładnie. Jeszcze chwila. Ostatnie dwa powtórzenia. Wyciągaj plecy, wyciągaj kręgosłup, wyciągaj boki tułowia. Ostatni raz skręt. Opuść tułów na dół. Przejdź okrężnie przodem do boku. Unieś się. Wróć. Opuść ramiona. Rozpleć i opuść ręce. Chwilkę odpocznij, rozluźnij nogi i przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Przejdźmy do kolejnego wysokiego ćwiczenia. Tym razem złączmy stopy wewnętrznymi krawędziami, co będzie pozycją z jogi Tadasana, czyli góra. Góra polega na tym, że jesteśmy mocno osadzeni w ziemi, i tak prężnie, dumnie wyciągamy się do góry. To samo, stopy razem, biodra wypchnięte delikatnie do przodu, kość krzyżowa pod siebie, łonowa do góry. Z tej pozycji znowu przeniesiemy ręce do przodu, spleciemy, odwrócimy na drugą stronę, uniesiemy i zaczniemy robić skłony do boku. Jedna strona i druga. Początkowo róbmy te skłony, starając się utrzymywać miednicę nieruchomo, skupiając się na tym, żeby wyciągać boki tułowia. Wyciągając bok tułowia, który jest u góry, nie zapominajmy o tym, że ten dolny też powinien być wyciągany, dlatego nie skupiamy się na tym, żeby którąś z części skracać. Zróbmy jeszcze dwa powtórzenia. Teraz zostańmy na górze i zaangażujmy do skłonów również nasze biodra, wychylając je do przeciwległego boku niż ręce.
robimy łuk z naszego ciała. Cały czas podciągaj pępek pod kręgosłup i wyciągaj się do boku. Nie przechylamy się do przodu ani do tyłu, tylko równo do boku. Bądź mocno osadzony na swoich stopach, na swoich nogach. To są nasze korzenie. One nas trzymają. Jeszcze dwa powtórzenia. Wróć do centrum. Opuść ręce. Rozpleć. I opuść dłonie. Tadasana. Przejdziemy teraz z pozycji Tadasany do tej, którą robiliśmy za pierwszym razem, czyli staniemy na szerokość bioder. Stanę do Was bokiem, żeby było dokładniej widać, jak będzie wyglądać ćwiczenie. Będę chciała, żebyśmy rozruszali teraz trochę dolny odcinek pleców i wzmocnili brzuch. Z wdechem unieś ręce do góry i z wydechem pochylaj się do przodu, tak żeby plecy utrzymywać równoległe. Opuść ręce, wyciągnij się jeszcze raz do przodu, weź wdech i unieś się do góry. Powtórzymy to 4 razy. Wyciągaj się do przodu, mocno, jak najdalej. Dopiero w ostatniej chwili opuść ręce, wyciągnij się i wracamy. Jeśli nie możesz położyć dłoni na macie przed sobą, połóż coś wyższego. Kilka książek, krzesło albo kostki do jogi, jeśli takie posiadasz. Wyciągaj mocno plecy, unieś ręce, podnieś się do góry. Pamiętaj, żeby barki trzymać daleko od uszu. Weź wdech i jeszcze raz. Zejdź na dół, oprzyj dłonie, wyciągnij się mocno i teraz w tej pozycji unieś ramiona. Ustaw się tak, żeby Twój tułów i ramiona były równoległe do podłoża i wyciągaj ręce na zmianę do przodu, tak jakbyś przeciągał linę, żeby jeszcze mocniej wydłużyć boki ciała. Podciągaj pępek pod kręgosłup, pracuj wolno, utrzymuj ciężar ciała na całych stopach. Nasady paluchów, pięty, wszystko jest tak samo odciążone. Opuść ręce, wyciągnij się, chwilę odpocznij, jeszcze raz unieś, złącz z tyłu, spleć na krzyżu i z tej pozycji zrób skłon na dół, zbliżając klatkę piersiową do ud w miarę swoich możliwości. Odsuwaj dłonie od krzyża, otwierając klatkę piersiową. Z wydechem staraj się zejść jeszcze niżej. Opuść głowę, niech spada swobodnie. Nie blokuj kolan. Ostatni wydech, pogłębienie. Zacznij się prostować, tak żeby tułów znalazł się w pozycji równoległej. Rozpleć dłonie, wyciągnij przed siebie. Wdech i opuść ramiona. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Złącz stopy. Zaczniemy od Tadasany. Ramiona przed sobą i przeskokiem albo przejściem, jak wolisz, przejdźmy do jak najszerszego rozkroku. Zagnij kolana i hop. Znowu krawędzie stóp są równoległe do krawędzi maty, węższych. Skręć jedną stopę. Drugą piętę delikatnie odstaw do tyłu. Zegnij kolano przedniej stopy, tak żeby kolano znalazło się nad piętą. Tylna krawędź tylnej stopy jest mocno doklejona. Przednia stopa przechodzi przez środek stopy tylnej. Nie pochylaj się do przodu. Staraj się, żeby Twój tułów był odwrócony przodem do mnie. Wyciągnij ramiona do boku. Ustaw ramiona tak, żeby były na wysokości barków. Zejdź jeszcze troszeczkę niżej biodrami. Poczuj się tak, jakby za tobą była ściana i jakbyś chciał się na tej ścianie oprzeć jak największą powierzchnią swojego ciała. Spójrz na dłoń przed sobą i teraz poczuj się jak prawdziwy wojownik. Ta pozycja to jest Virabhadrasana druga. Idzie ci naprawdę świetnie. Dlatego teraz zrób skłon do nogi za tobą, mocno wyciągając
bok tułowia i przejdź do kąta rozszerzonego, układając dłoń po zewnętrznej stronie przedniej stopy i mocno wyciągając bok tułowia. Nie odrywaj tylnej stopy. Otwórz pachwinę. Nie kładź się na nodze, ale mocno wyciągnij. Na koniec spójrz na sufit. Oddychaj miękko. Opuszczaj biodra. Wróć do pozycji wojownika. Jeszcze nie prostuj nogi, jeszcze chwilę wytrzymaj. Teraz do góry. Stopy równoległe zewnętrznymi krawędziami. Obróć drugą stopę, 90 stopni. Piętę tylnej do tyłu. Pamiętaj, żeby przednia stopa przechodziła przez środek stopy tylnej. Zegnij przednie kolano. Otwórz biodra. Przyjmij pozycję wojownika. Wyciągaj się do boków, Nie pochylaj tułowia ani do przodu, ani do tyłu. Spójrz na przednią dłoń. Pochyl się do tyłu. Zrób mocny skłon. I teraz wyciągnij się mocno do przodu, opierając bok tułowia na udzie. Dłoń połóż po zewnętrznej stronie stopy i wyciągnij się tak, żeby twoja linia górnego ciała stanowiła prawie jedną linię. Nie odrywaj krawędzi zewnętrznej stopy z tyłu. Przednia stopa też jest cała dociśnięta. Wróć do pozycji Virabhadrasany drugiej. Chwilę utrzymaj. Wyprostuj nogę. Obróć stopy do środka i wyskokiem przejdź do Tadasany. Chcę, żebyś jeszcze raz przeskoczył na szerokość taką, żeby twoje stopy znalazły się pod nadgarstkami. Możesz przejść lub skoczyć. Ja skoczę. Pamiętaj o stopach. Z tej pozycji wyciągniemy się do przodu i na dół, żeby wyciągnąć jeszcze raz nasze plecy i nasze brzuchy. Połóż ręce na biodrach, weź wdech i z wydechem opuszczaj tułów na dół, wyciągając plecy i brzuch do przodu, podciągając pępek pod kręgosłup, żeby mięśnie były napięte. I na koniec złap za paluchy stóp trzema palcami, kciukiem środkowym i wskazującym. Weź wdech, wyciągnij się do przodu i z wydechem opuść klatkę piersiową na dół. Jeśli możesz, dotknij czubkiem głowy do podłogi, ale nie jest to najważniejsze w tym ćwiczeniu. Kieruj łokcie na zewnątrz. Cały czas się wyciągaj. Oddalaj barki od uszu. Łopatki delikatnie spływają, nie są napięte. Miękki oddech. Wdechem. Popatrz na mnie, wyciągnij się do przodu. Idzie ci naprawdę świetnie. Połóż ręce na biodra, weź wdech i z wydechem przejdź do góry. Wyciągnij ramiona do boku, weź wdech i z wydechem wróć do Tadasany. Teraz przejdziemy do kolejnych ćwiczeń, które są jednymi z moich ulubionych na mięśnie brzucha, bo powodują, że brzuch jest mocny, że brzuch jest płaski, że brzuch ma świetny wygląd i świetnie się prezentuje w każdej sukience albo ładnym topie. Wiecie, co to będzie? To będą deski. Weź wdech. Z wydechem roluj kręgosłup, zaczynając od odcinka szyjnego przez piersiowy. Na końcu lędźwiowy. Gdy jesteś na dole, przejdź dłońmi do przodu, tak żeby nadgarstki znalazły się pod barkami, a ciało stanowiło jedną linię. Chwilę utrzymaj pozycję, tak wiem, że to jest bardzo przyjemne. Mój brzuch też mocno pracuje. Pamiętaj o tym, żeby podciągnąć pępek pod kręgosłup. Nogi są napięte, mięśnie przyciągnięte do kości, mięśnie ud. I z tej pozycji zacznij przyciągać kolano do klatki piersiowej, i robić twista, tak jakbyś chciał dotknąć kolanem do jednego i do drugiego łokcia.
Zobacz i ćwicz ze mną. Na koniec unieś nogę do góry. Druga noga. Powtarzamy na zmianę. To ćwiczenie doskonale angażuje całe nasze centrum. Angażuje brzuch, mięśnie głębokie, mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie skośne i podczas unoszenia również mięsień pośladkowy. Jeszcze chwila, nie poddajemy się. Pracujemy, żeby mieć piękny brzuch, żeby się dobrze czuć, żeby mieć sprawne ciało i mnóstwo energii na co dzień. Ostatnie dwa powtórzenia. Przejdziemy do podporu na przedramionach. I z tej pozycji będziemy skręcać biodra w jedną i w drugą stronę, tak jakbyśmy chcieli dotknąć podłogi bokiem biodra. Czujecie mięśnie brzucha? O to chodzi, nie poddajemy się. Jeszcze chwila. Patrz przed siebie. Przyjmij pozycję deski, jeszcze chwilkę wytrzymaj, opuść kolana i przejdź do leżenia na brzuchu. Chwilę odpocznij, będziemy trochę wyciągać brzuch do góry pozycją kobry. Ustaw dłonie przed sobą, całe przedramiona, dłonie, palce otwarte. Łokieć powinien znajdować się pod barkiem i z tej pozycji zacznij wyciągać się do przodu, oddalając barki od uszu, otwierając klatkę piersiową, oddalając żebra od miednicy i czubek głowy kierując ku sufitowi. Nie rozjeżdżają się łokcie na boki. Łokcie nie rozjeżdżają się na boki. Jeśli nie czujesz bólu w odcinku lędźwiowym, wyprostuj ręce. I wyciągnij się jeszcze mocniej. Jeśli to Ci sprawia trudność, wróć do poprzedniej pozycji. Jeśli jednak czujesz się na siłach, mam jeszcze jedną propozycję. Ułóż dłonie tak, żeby kciuki znalazły się pod dolnymi żebrami. Doklej dłonie, weź wdech i unieś tułów do góry. Przyciągając pępek pod kręgosłup po to, żeby ochronić odcinek lędźwiowy, żeby nie było żadnych spięć. Wyciągamy się do góry. Jeszcze chwilę. Jeszcze mocniej. Doskonale. Zatrzyj palce stóp. Przejdź z pozycji, w której jesteś, do psa z głową w dół. Przeskocz tak, żeby usiąść między dłońmi. Doskonale. Zrobimy teraz ćwiczenie na mięśnie brzucha. Usiądź na guzach kulszowych. Unieś nogi tak, żeby podłudzia znalazły się w pozycji równoległej do podłoża. Wyprostuj plecy, wyciągnij się i wysuń dłonie przed siebie. Całe ramiona prosto. Wnętrza stóp złączone. Odchyl się delikatnie do tyłu. Jeśli chcesz iść krok dalej, wyprostuj nogi i utrzymuj pozycję. Jeszcze parę chwil. Zegnij nogi w kolanach. Jeszcze chwilkę utrzymamy. Idzie Ci naprawdę świetnie. Opuść stopy, skrzyżuj je. Usiądź na skrzyżowanych stopach. Oprzyj dłonie przed sobą i z tej pozycji unoś biodra do góry.
podpierając się o stopy i o dłonie. Staraj się trzymać kolana blisko brzucha. Jeszcze dwa powtórzenia. Zmień splot nóg. Jedną nogę przed drugą. I robimy to samo. Unosimy biodra do góry. Staraj się utrzymywać plecy wyprostowane. Ostatnie powtórzenie. Wyprostuj nogi. Odstaw je przechodząc do psa z głową w dół. Wyciągnij się mocno. Przeskocz do dłoni. Usiądź. Wyprostuj nogi. Wyciągnij się. Dziękuję za wspólny trening. Serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Trenerka Info. Do tego, żebyś zostawił komentarze, czy Ci się podobało, czy nie, co byś zmienił, co byś chciał jeszcze zobaczyć. Zachęcam, żebyś jeszcze obejrzał jogę energetyczną na moim kanale, gdzie znajdziesz wiele innych, jeszcze ciekawszych ćwiczeń, no i mnóstwo energii, jak to sama nazwa mówi, energetyczna joga. Wiem, że te ćwiczenia nie są dla wszystkich i nie każda osoba sobie z nimi poradzi, dlatego teraz chciałam Was albo Waszych rodziców, dziadków serdecznie zaprosić na trening skierowany dla seniorów, z którym poradzi sobie każda osoba, osoba mająca 60, 70, 80 lat lub osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę ze sportem, z aktywnością i z ruszaniem się. Sprawdź na kanale Trening dla Seniorów. Pozdrawiam serdecznie.